Was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania Własny Biznes. Jak widzicie, jesteśmy w naszej cukierni. Dawno nie było nowego odcinka. Chyba z tydzień, tak? Właściwie 2 tygodnie, bo w poprzednią sobotę nie było. Także tak, co ta muzyka tego właśnie gra? Da się to jakoś ściszyć? Coś? A może ja mam za głośno słuchawki? Sama nie wiem, zaraz zobaczymy. No pewnie, że mam za głośno. Teraz powinno być dobrze. Co ja tu mam? Za jedzenie. Przyszła nasza... Przyszła. Ona wie, że ma pracować... Przydziel, posprzątaj, uzupełnij towar, sprzedawaj towar. Dobra, ona wie, że ma pracować jako kasjerka, okej. No to otwieramy. Tak jest. No teraz to... Ech, te simy. No nie możecie sobie poradzić, naprawdę. Co za ludzie. Otwórz. Już nie pamiętam, jak to było ostatnio, więc... Jak to, jak stoimy, jesteśmy na plusie w sumie. Czyli jest dobrze. No, ładnie się kręci biznes, nawet. No i cóż, czekamy na klientów. W ogóle, co to jest za żarcie? Jakiś homar, kurde, bele. Coś się pomyliło, Beata, z twoją tą... O! Kogo my tu mamy? Wolfgang do nas przyszedł znowu. On to po prostu uwielbia nasze... wypieki. I chodził do naszej restauracji i teraz tutaj przychodzi do cukierni. Powitamy go przyjaźnie. O, tak, najlepsza, najlepsza, Tego też powitamy. Będziemy mieli dla naszych gości. Tak, najlepsi jesteśmy. Najlepsi w mieście. Sprzedaż... sprzedaż z zyskiem. A ty coś kupujesz, Wolfgang? Kup jakieś ciasto dla dzieci. Polecam. Czyżby jakaś wiedźma przyleciała? Coś mi się tak ścina dziwnie? To w ogóle to 11, 120, no... Jezus, Wolfgang, co się tak denerwujesz? Co za narwaniec. Wrócił z wakacji i jaki w ogóle... ten... Dobra, dobra, nie to nie. Bez łaski, ta tej też się nie podoba. Już im się nic nie podoba. Także cóż... Ciężko, ciężko. Tak w ogóle to mamy coraz poziom pierwszy naszej cukierni, także tak, to jest już który, trzeci odcinek i nadal jesteśmy na pierwszym poziomie, więc... Powodzenia nam życzę. Nie, nie ośmiewaj nikogo. Czemu mi się tak zacina ta gra? Dobra, już za późno. O. Przyspieszymy. Nasza kasjerka się nudzi, bo nikt nic nie kupuje. Powiem wam, że normalnie tak się boję, że mi się znowu nagranie źle nagra, że po prostu... Jest ciężko. Aha, miałam jeszcze sprawdzić naszą pracowniczkę. Uczciwa. Dobra, znowu się coś tam nie podoba. Jezus, dzisiaj mają zły dzień nasi klienci. Będziemy zyskiwać, tracić, zyskiwać, tracić. Tak, Beata powiedziała, że ma dość, siada na tyłek i koniec. Niech spadają na drzewo, co za wybrani ludzie. Może w ogóle nic nie będę do nich mówić, niech sobie sami. No ale patrzcie, jak dużo kupili już. Mam puste półki. Może uzupełnijmy? Jeśli mamy wszystko. Zostaw na razie tych klientów, bo oni tutaj mam jakiś problem ewidentnie ze sobą. Czego nam brakuje? Tortu nam brakuje. Zostawimy tych klientów, po prostu
Mamy ich w nosie wszystkich. Nie podoba im się, to niech se idą gdzie indziej i niech mnie nie denerwują. Gdybyśmy miała lepsze relacje, to moglibyśmy ich, nie wiem, jakoś dodać do kontaktów czy coś. Byłam wykupione te wszystkie dodatkowe bonusy, a... Patrzcie, Natasza jeszcze w tym... Natasza, ryj, ona przyjęła nazwisko! O, przyszła tu! Jeszcze chodzi w Elonie, no bo oni mi psują normalnie rozgrywkę! Ale macie spoiler! Mam... Nie, tego nie było. Zapomniałam, że to nie w tej kolejności odcinki się pojawiają. Nieważne, tego nie było. Wiesz co, zarządzanie? Zrób sobie przerwę. W sumie... Coś mnie dzisiaj klienci nie lubią. Co ty chcesz zatrudnić Olę? Ale Ola pracuje u ciebie w restauracji, ogarnij się! Nie możesz jej mieć wszędzie, w każdym swoim biznesie. Dobra, zostawiam z... Nie! Niech przyjmie pieniądze. Bo się kolejka zrobiła. Torta by się przydało do opiec. Widzę, że torty nam schodzą ładnie. Chyba najwięcej. Nie, on nie. Co oni dzisiaj... Co ich dzisiaj ugryzło wszystkich? Ja nie wiem. Zostaw chyba to. Idź zjedz. Posprzątaj, żeby nie śmierdziało. Zarządzanie. Wyślij na przerwę ją. Tak, powinniśmy już powoli zamykać. Możesz na koniec zmarnować całą energię, bo i tak wracamy do domu zaraz. A ta dalej nie... Ja tu mar... Co za głupia flądra! Och... przyjmuję pieniądze od klientów i zamykamy. Koniec tego dobrego. Jeszcze tylko jemu zapytam się, czy mogę mu służyć, bo... Dobra, poszedł sobie. Zamykaj. Koniec tego dobrego. Denerwują mnie ci ludzie. Są okropni. Właśnie, przestawiam sobie to bardziej do tyłu i zobaczcie, już mi się nie blokują. Tortu nie mamy, więc... O. Pouzupełniamy to, co mamy na szybko. I jadę z Batą do domu, także widzimy się już kolejnego dnia. I jesteśmy, moi drodzy, w naszej restauracji znowu. Beata oczywiście najpierw musi iść do Klopa, a potem uzupełnić towar. Ale w sumie możemy już otworzyć. Niech już będzie sobie... otwarte, oni mogą przychodzić. Nazwijmy pracowników, otworzymy, uzupełnimy. O. Czy to śmierdzi? Nie. Jeszcze sobie możemy dzisiaj to zjeść. Na to wygląda. Okej. Okay. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie, bo ostatnio było bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak, przedni dzień był okropny. No, ale... Co zrobić? Ciężko nam idzie z tą cukiernią. Nie wiem, o co chodzi tym ludziom, co ich gryzie i tak dalej, ale wiecie, nic na to nie poradzimy. Przyspieszmy to. O, tutaj w końcu się udało. Może dzisiaj będzie lepszy dzień, wiecie. Może wczoraj coś pogoda nie ta i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Różnie to bywa. Ojej, tutaj w ogóle jakieś przypalone ciasto mamy, bo bardzo nie wyszło. O, dostaliśmy drugi poziom i ciekawe, jak długo go będziemy mieli.
Ale przynajmniej się pewnie spełniło. Chociaż tyle dobrze. No to co, może spróbujemy z tą drugą sprzedażą, z zyskiem? Nie wiem. Czy jak ja proponuję cenę umiarkowaną, to czy oni taniej to kupują, czy coś? Nie wiem. A ty co, tutaj przyszłaś tylko popatrzeć i poszłaś sobie? Dobra, już... Już im się przestaje podobać. O, Landgraf do nas przylazł. Mógłby wyskakiwać z Forsenie. No i już straciliśmy. Długo się nie nacieszyliśmy. O, i znowu zyskaliśmy super po prostu. Miałam sprawdzić nasze finanse. Aha, jesteśmy na minusie. Świetnie. A pewnie przez... Aha, bo jeszcze nikt nic nie kupił, a ona bierze pieniądze, dobra. No tak. Znowu ścina. Nie wiem, coś mi się dzisiaj przecina ta gra. Mam nadzieję, że to nie wróży niczego złego. Widzę, że właśnie te torty i ciasta czekoladowe nam schodzą. No, najwięcej ich sprzedajemy. No i jeszcze teraz widzę, że te jagodowe placki dzisiaj są popularne. A w sumie sernik mamy najdroższy, więc mogliby sernik kupować. Nie mamy już placków? No, wstawaj. Mamy placki, uzupełniaj. Ten łosoś, czy ten homar się w ogóle nie psuje, takie... Dosyć dziwne, ale okej. Czemu wy ludzie jesteście tacy oporni? Ja tak się staram, co ja mam tu zrobić, żebyście byli szczęśliwi? Nie mam pojęcia. Idź zjedz. Idź zjedz, Beata, to będziesz się przejmować. Jak ta nasza kasjerka, dobrze. Będziesz miała pełny brzuszek, to będziesz się lepiej czuła. O! Szybko! Czym mogę służyć? Zostaw to! No podejdź do niego! Ola! Ola, nie powinnaś być w restauracji? Czekaj, damy ci zniżkę. Jest jeszcze naszą przyjaciółką, gdzie jest? Przygląda niezobowiązująco, odmawia zakupu, spadaj. Rozmawiaj. Możemy ją włączyć do sieci kontaktów? Ciekawe. Chyba ostatnio próbowałam i nie była zadowolona. Chociaż niby jest naszą przyjaciółką, więc... Okej, jesteśmy na plusie. Czy my kiedykolwiek zdobędziemy ten trzeci poziom? Ile nam w ogóle brakuje? Gdzie to jest? No tu... Bo tu nie. Tu. Trzy gwiazdki. Chodź olśniewać. Może to coś da. Już po prostu... Nie mam siły. No kupcie, kupcie, no proszę was, ogarnijcie ludzie się. Nie, po prostu nie. Pocałuj się w nos, Beata. Pocałuj się w nos. Żeby jeszcze było wiadomo, o co im chodzi. Ech. Stefan Blaszka. Stefan, może ty coś? Nie mamy już tych tortów. Pokaż. No nie mamy. Mogłabym upiec, ale... Albo się zamykniętami, albo piekelnie. Nie ma tak dobrze. I co, widziałeś tego? Nie, myślałam, że weźmie to spalone. A niby marudzą, ale kupują. To najważniejsze, że kupują. Tylko szkoda, że mi gwiazdki spadają. Tutaj przynajmniej, moi drodzy, mogę normalnie wysyłać ją do domu. I nie muszę latać i klikać miliard razy. O! Wyślij na przerwę.
Czy możesz się ruszyć, Beato? Bo tutaj zaraz sobie wyjdzie. O mój Boże, serio? Zdążyłam. Przytomowałam, że... No szybko tam! Przyjmij pieniądze, co ty robisz? Aha, dobra. Oszaleję. Idź do niego, szybko. O, co za nerwy! Nie mam siły, jeszcze dwie gwiazdki. No dajcie mi, ludzie, proszę was. Tak mało mi brakuje, chociaż... Jest! Dawajcie to. Aha, bo ja już mam wykupione. To ja miałam trzy poziomy i tak mi spadło. Po prostu nie mam więcej pytań. Masakra jakaś. Temu się już odwiedziało, dobra. No dobra, bo ta jest jakby zmęczona, więc... Kto kupuje? A jeszcze może ją? Trochę. Ach, już nie trzeba. Boże, myślałam, że ona mi się gdzieś tutaj zniknęła. Przyjmij pieniądze i zamykamy. Jest całkiem nieźle dzisiaj. Jeszcze ją tylko. No i super. Zobaczmy, czy mamy coś jeszcze wyposażenia. No moi drodzy, zyski mamy ładne, nie powiem. Obroty gotówkowe 2265. Wydatki 240 na pracownika. No. Jesteśmy na plusie. Jest dobrze. I mamy w końcu trzeci poziom. Mam nadzieję, że go utrzymamy, chociaż szczerze wątpię. Patrząc na klientów, ale okej. O, uzupełnia towar. Zdobyliśmy rangę. Jej! No dobra. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I cóż, do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!